Dzień dobry, witam Tontaos i zapraszam na Let's Level Diablo. Tak więc ostatnim razem już w pełni przełożyłem się na łuki. Bo zdobyłem dosyć ciekawy łuk plus 16 do zręczności. Tak więc i na obecną chwilę przebijamy się przez jaskinię pod Tristram. Spotkaliśmy tutaj nieco nowych przeciwników, między innymi tych, co strzelają we mnie piorunami. Zebrałem jakąś tarczę większą. Nie wiem, czy była unikalna, czy specjalna, czy magiczna. Ale zaraz to sprawdzimy. Tarcza wieżowa, w porządku. Może być wiele warta. O, jakaś skrzynia. I ktoś tutaj we mnie strzela. Bukler tam był. W porządku, sięgnę tego złota. Nie, muszę iść naokoło. Jest tu jeszcze skrzynia. I czerwona burza. Oni chyba mają mniej punktów życia. Szybciej padają. Parę gargulców tu jest. Żaden magiczny przedmiot. Więcej gargulców. Jeszcze jeden. Martwe skrzydło się nazywają. Nie mogę ciebie namierzyć z tej odległości. O, napoik życia. Co ty tam celujesz? Gargulec tam był. Tu jest jeszcze duża skrzynia. Kolejny gargulec. Ja przeszedłbym się jeszcze tędy. Pozbierać łupy, troszkę złota tu poleciało. Chyba nic więcej tu nie było. Da się tędy w ogóle przejść? Nie da się. I też nic tu nie ma. Więc przeszedłbym się do tej dużej skrzyni tutaj. Złoto. I napoik pełnej regeneracji. I mam zejście na poziom niżej. Jednak zbadałbym jeszcze tutaj ten zakątek. Can't carry anymore.
To zrobiłbym coś takiego. W porządku. Z jakiegoś powodu ta nowa mnie niezbyt rani. Wow. Troszkę tych panów tutaj idzie. Oni są dosyć niebezpieczni nawet z bliska. Not enough mana. Jest tam jakiś champion nawet. Ale nie zdążyłem przeczytać jego nazwy. Flyer. Jest. Now where would I put this? Nie. Ale to będzie za mało na łuk. Mam nadzieję, że gra stopuje w momencie, gdy jestem w menu. Tak jest. A ja w międzyczasie bym jeszcze ruszył zidentyfikować nowe przedmioty. Tak więc Kane, czeka ciebie praca. Odporność na magię. Plus 15 do wytrzymałości. Strzały pioruniste. Jeden 6 obrażeń od piorunu. 14-23. Odporność na magię. Na razie ten mógłbym sobie zostawił, na wypadek gdyby ten obecny się nie sprawdził. Czternaście zbrojności, ale nie ma absorpcji, stracę absorpcję życia. Tak więc jeszcze zostanę przy hełmie, raczej lepiej mówiąc koronie nieumarłych. Maczuga genialności, plus 15 do magii. Plus 12. Wow, what can I do for you?
porządku. Żadnego innego silniejszego łuku chyba nie znajdę tutaj już. Zresztą nie na obecną chwilę. Tą maczugę tutaj zostawię. A kijek pójdzie ze mną na sprzedaż. Witaj, Adria. I sense a soul in search of answers. W porządku. I zobaczyłbym, czy masz jakieś księgi tutaj. Niestety nie. Oknista ściana. Laska nowy, ale 87 magii, do tego mi trochę brakuje. Plus 24 do magii. Żadnych wymagań. Jak najbardziej tak, chyba jednak tą maczugę sprzedam. Jest niepodważalnie słabsza względem magii w tym wypadku. A więc ty tutaj zostaniesz. W ten sposób. Greetings, good master. Welcome to the tavern. Jillian, my barmaid? If it were not for her sense of duty to her grandam, she would have fled from here long ago. Goodness knows I begged her to leave, telling her that I would watch after the old woman, but she is too sweet and caring to have done so. Jillian więc została tutaj ze względu na swoją babcię. W porządku. A ja niechcący użyłem teraz napoiku. A chcący użyję napoik manny. I ruszamy dalej. Tam jeszcze paru przeciwników biegało po okolicy. To był zwykły bukler. Tak, te pociski piorunu robią wrażenie. Do tego jak lecą, rozjaśniają okolice. Nie wygląda na to, by tu jeszcze coś było. Tu jeszcze mnie nie było. Albo chyba byłem, bo leżą tu zwłoki. No proszę, jeszcze znalazł się przeciwnik. Kompletnie go nie widziałem tutaj. Zlał się z otoczeniem. Zaklęcie. Infrawizji. Trafię go tak? Parę razy oberwał. Nawet mogę tędy przejść. Tak
Chyba największą wadą wersji na PSX-a jest celowanie automatyczne. Jest zaletą i wadą, bo automatycznie przełącza cel między przeciwnikami, ale dzieje się to tylko na pewnej odległości. Tak więc jak przeciwnik stoi dalej, mimo że go już widzę na ekranie, gra nie celuje w niego łukiem i muszę podejść bliżej. Czyni to właśnie łuczniczkę nieco mniej uniwersalną postacią. Może tak pasywnie troszkę zwiększa poziom trudności używania tej postaci. Ale właśnie ten długi zasięg był największą zaletą łuczniczki. A na komputerze można było sobie po prostu w kierunku wycelować myszką i strzelać z dalekiej odległości. Nawet jak przeciwnicy byli poza ekranem jeszcze. Tutaj mam troszkę ograniczone takie możliwości. Wprawdzie mogę się obrócić w danym kierunku i spróbować w ten sposób trafić. Jednak w tym sposobie sterowania jest to dosyć nieprecyzyjne i mało wygodne. Mamy nowych przeciwników. Piekielny kamień i Lord Lawy, który zadaje ogromne obrażenia. Dwa ciosy i już połowę życia. Na razie bez problemu, ale muszę się strzec, jakbym znalazł się w oszczale większej ilości takich przeciwników. Flayed One. Kogo ty tam celujesz? Jest was tutaj troszkę więcej. Cóż mamy tutaj? Złoto. Zaklęcie teleportu. I nic więcej. Coś mi wyrzuciłeś, nie? Złoto tam poleciało. W porządku. Tutaj nie da się przejść. Zregeneruję manę. Kolejna pułapka, którą mogłem przewidzieć. Krótki łuk bojowy, wojenny. 1.10.4.8. Jednak są jeszcze lepsze łuki tutaj. Na razie go sobie wezmę, chociaż nie wydaje mi się, by był lepszy od tego, co posiadam. Tak więc muszę się nieco wrócić. I tutaj teraz w dół. Bo tam była nieco bardziej ślepa uliczka, a są drzwi. Rodzina rzeźnika. I dobiłem kolejny poziom.
A więc tutaj leci to nieco szybciej. Zobaczmy. Doskonale. Tak więc w tym momencie podziękowałbym Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. To Antaos. Over and out.